Kobieta z chorą krtanią cierpisz od 2 miesięcy na tą chorobę. Jeżeli chcesz być zdrowa, przyjdź tutaj, a zostaniesz uzdrowiona. Wiecie, żyjemy na tym świecie i cały świat nam mówi, że musimy na coś zasłużyć sobie, że musimy wypracowywać różne rzeczy w swoim życiu, aby coś mieć. I wiecie, moje życie tak samo wyglądało. Cały czas chodziłem, od dzieciństwa byłem wychowywany, że muszę na coś zasłużyć, że muszę zasłużyć sobie na zbawienie, że muszę sobie wypracowywać jakieś modlitwy, aby dostać się do Boga, aby być z Nim pojednanym. I wiecie, moje życie było bardzo złe. Byłem człowiekiem, który chciał kilkakrotnie popełnić samobójstwo, nienawidząc swojego życia. I wiecie, pewnego dnia na ulicach Warszawy, 6 lat temu, usłyszałem Ewangelię o tym, że Bóg jest dobry. Jesteśmy tutaj, aby wam mówić o dobrym Bogu. Nie o czymś nieenigmatycznym, nie o jakiejś teologii, nie o jakiejś filozofii, ale o potężnym Bogu, który może zmienić twoje życie. Moje życie zmienił 6 lat temu, kiedy zawołałem do Niego i powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie, ponieważ ja już sobie nie daję rady. I On przyszedł do mnie i zmienił mnie w innego człowieka. Dzisiaj chcę tutaj powiedzieć o tym, że zbawienie jest za darmo, za darmo. Cały ten świat mówi, że musisz sobie zapracować na zbawienie, ale Jezus powiedział: wykonało się, wykonało się. Możesz myśleć dzisiaj sobie, że jesteś dobrym człowiekiem, że masz porządne życie, że masz wszystko, że wszystko masz w życiu i niczego nie potrzebujesz, ale Słowo Boże nam mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i nie ma człowieka sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli. I 6 lat temu Duch Święty przekonał mnie o tym, że ja nie jestem sprawiedliwym człowiekiem i się pojednałem z żywym Bogiem. I to się nazywa nowe narodzenie. Głosimy wam to, że musicie się na nowo narodzić. Bóg zesłał Jezusa na ten świat jako pojednanie. Jezus jest pojednaniem, nie jakaś Maryjka, nie jakieś inne dziwaczne rzeczy religijne, ale Chrystus jest Zbawicielem. To przez Chrystusa tylko jest odkupienie. On wziął wszystkie swoje winy na krzyżu Golgoty, abyś ty mógł żyć, abyś ty mógł dostąpić Królestwa Bożego, ale wpierw On powiedział swoim słowem, On dokładnie przeczytał błogosławieństwo swoje przekleństwo, wybierz życie. Ja chodziłem w swoim życiu i szukałem wiele rozwiązań, jak tu moje życie może stać, jak mogę stać się wolnym człowiekiem, jak mogę być usprawiedliwiony. Byłem bardzo odrzuconym człowiekiem, byłem i odrzucony przez moich rodziców. Nie otrzymałem takiej miłości, jakiej powinien otrzymać, ale kiedy spotkałem Jezusa, On pokazał mi swoją miłość, ale tylko w Chrystusie możesz doświadczyć tej miłości. Boga nie możesz spotkać bez Chrystusa. Poza Chrystusem nie możesz spotkać Boga. A więc dzisiaj podejmij decyzję. Skończ ze swoim starym życiem. Porzuć dzisiaj swój grzeszny styl życia i przyjdź do Jezusa. Spokutuj dzisiaj z Niego swojego życia. Przyjdź do Niego i pojednaj się z Nim dzisiaj. Dzisiaj się pojednaj z żywym Bogiem. To jest dobry Bóg. To nie jest ten Bóg, który ten świat mówi religijny, który za dobro wynagradza za zło karze. To nie jest ten Bóg. On raz na zawsze już ukarał Jezusa. On ukarał Jezusa. Bóg ukarał Jezusa, abyś ty mógł być sprawiedliwy, abyś ty mógł być wolny, abyś ty mógł być człowiekiem zbawionym. To zrobił wszystko Jezus. On wziął wszystkie choroby na siebie. Wszystkie choroby, które są tutaj na świecie, są nielegalnie, bo Jezus Chrystus został przybyty do krzyża za twoje choroby, za twoje grzechy. A więc jeżeli dzisiaj chcesz być zdrowy, jeżeli chcesz być dzisiaj wolny, to przyjdź tutaj na to miejsce. Położymy swoje święte ręce na twoje ciało i zostaniesz uzdrowiony, zostaniesz uwolniony. Ja zostałem uzdrowiony, uwolniony. Doświadczyłem realnego spotkania z żywym Bogiem. Jeżeli chcesz doświadczyć tego samego, to zawołaj do Niego, zawołaj do Niego. Wystaw nas na próbę dzisiaj. Przyjdź tutaj z każdą swoją chorobą. Przyjdź tutaj ze swoją dolegliwością, a zostaniesz uzdrowiony, a zostaniesz uwolniony.
przyjdź po swoją wolność tutaj na to miejsce. Jeszcze dzisiaj zawołaj do Jezusa. Uwierz to, co On dokonał na krzyżu, że On zmartwychwstał, że przebaczył Ci Twoje grzechy, że On jest żywym Bogiem, że On jest realny, że to nie jest jakaś Bosia, to jest żywy Bóg. O, przyjdzie tutaj z wielką mocą swoją, z wielkim majestatem. Czy jesteś gotowy na to, i żeby pójść do nieba, i że nie jesteś pewny swojego zbawienia, to jeszcze dziś zawołaj do Jezusa i oddaj Mu swoje życie i pojednaj się z Nim dzisiaj. Dzisiaj jest dzień, kiedy masz to zrobić. Zawołaj jeszcze dzisiaj do Niego. Oddaj dzisiaj Mu swoje życie. Przyjdź tutaj, jeżeli jesteś chory i zniewolony, a będziesz wolny.